Władze gminy Łuków zaprosiły wszystkich mieszkańców powiatu na dożynki, które odbyły się 28 sierpnia w Rolach. Dożynki to największe i najważniejsze w roku święto gospodarskie poświęcone zbiorom plonów, będące zwieńczeniem całorocznej pracy rolników. Dożynki rozpoczęła msza święta dziękczynna, która odprawiona została w kaplicy w Rolach. Następnie uczestnicy dożynek w korowodzie przeszli na boisko szkolne, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Na czele korowodu szło 19 wieńców dożynkowych, które przygotowały sołectwa z gminy Łuków. Jako gospodarze gminy Łuków prosimy, przyjmijcie od nas ten chleb upieczony z ziarem naszego zboża. Rozdzielcie go sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców naszej gminy i tak zarządzajcie, żeby go nigdy nikomu nie zabrakło. Przyjmujemy z ogromną wdzięcznością ten chleb, który nam przekazujecie. Chleb, który powstał z pracy wielu ludzkich rąk. Będziemy starać się i robić wszystko, ażeby ten chleb był dzielony między mieszkańców naszej gminy sprawiedliwie. Ażeby w naszej gminie, w naszym powiecie, w naszym województwie, w naszym kraju tego chleba nie zabrakło. Podczas dożynkowych uroczystości głos zabierali zaproszeni goście, m.in. poseł Krzysztof Głuchowski oraz starosta Janusz Kozioł. Pan minister Jurgiel przygotował i skierował do państwa list, który przekaże na ręce pana wójta. W nim zawarte są treści dotyczące tych wszystkich rozwiązań, które mają miejsce i będą potrzebne do wdrożenia w najbliższych dniach, tygodniach, ponieważ życie dostarcza nam kolejnych zobowiązań. Chodzi tutaj o rynek trzody chlewnej i o rozwiązania dotyczące instytucji koł rolniczych, w tym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, ośrodków doradztwa rolniczego czy izb rolniczych. W tym uroczystym dniu życzę, aby rolnicy za swoją ciężką pracę, produkcję żywności mogli otrzymywać godziwe wynagrodzenie, takie jak na to rzeczywiście zasługują, oraz aby społeczeństwo darzyło was zawsze szacunkiem. Życzę serdecznie pomyślności i satysfakcji z pięknej służby na rzecz wyżywienia narodu, a nade wszystko zdrowia i szczęścia rodzinnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Ja do tych życzeń dołączam swoje w imieniu własnym, w imieniu Sejmowej Komisji Rolnictwa,
Gratuluję wszystkim wyróżnionym, oznaczonym rolnikom. Gratuluję pięknej uroczystości i życzę, aby to piękne spotkanie było bardzo dobre, żeby się szczęśliwie zakończyło we wszystkich jej elementach. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Spotykamy się na dożynkach, by świętować, w szczególności dziękować. Dziękować wszystkim tym, którzy przez cały rok ciężko pracowali, by nam wszystkim, nie tylko rolnikom, przez cały najbliższy rok chleba powszedniego nie zabrakło. Nie zabrakło go nam tu w gminie, w powiecie, w kraju, a gdy będzie taka możliwość, potrzeba, to żebyśmy mogli się nim jeszcze dzielić z potrzebującymi, nie tylko w naszym kraju. Za tą ciężką pracę w minionym roku wszystkim rolnikom w imieniu władz samorządowych naszego powiatu chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, złożyć rolnikom należny szacunek i hołd. Bo praca rolnika, jak mało która, jest pracą wyjątkowo trudną, wyjątkowo odpowiedzialną, wyjątkowo ważną, bo przedmówcy mówili, że przecież z tej pracy korzystamy wszyscy, także nie rolnicy. Gospodarzem dożynek był wójt gminy Łuków Mariusz Osiak. Siódme dożynki w gminie Łuków. Znów frekwencja bardzo duża, znów mnóstwo gości. Podziękowanie wszystkim rolnikom za ich trud, za ich pracę. Tak jak to tradycja staropolska nakazuje i my tak staramy się czynić. Chciałbym oczywiście w tym miejscu, wiele kołaczy się myśli po głowie, ale chciałbym w głównej mierze podziękować organizatorom, całemu sołectwu, wszystkim mieszkańcom wsi Role, którzy zaangażowali się w przygotowania. Cieszy to, że jest tak dużo stoisk promocyjnych z terenu innych miejscowości. Także jestem ogromnie wdzięczny wszystkim organizatorom, wszystkim gościom, którzy dopisali licznie. I cóż, serce się raduje, gdy się ma tak wspaniałych mieszkańców w gminie Łuków, którzy potrafią tak wspaniale zorganizować to święto rolniczego trudu. A jaki to był rok dla rolników? Łatwy, trudny? Myślę, że dla rolników nie był to rok bardzo zły, ale jest to rok również, czy był to rok również troszeczkę takiej niepewności. Dzisiaj, w dobie, gdy trwają dożynki w wielu miejscowościach na terenie Polski, producenci trzody chlewnej martwią się i borykają się z problemami związanymi z afrykańskim pomorem świń. Pogoda nie była taka zła, bo troszeczkę deszcze popadały, więc te plony chyba nie są aż tak straszne. Owszem, przymrozki na wiosnę jak zwykle czynią troszeczkę spustoszeń. Ja życzyłem rolnikom i tego będę życzył zawsze, żeby oni mieli
stabilne, spokojne życie, bo wiele osób, które nie ma do czynienia z rolnictwem, mówiła, rolnicy, oni biorą dopłaty z Unii Europejskiej, mają sielskie życie. Zapraszamy wszystkich tych, którzy tak mówią, żeby spróbowali tego sielskiego chleba. Znam wielu rolników, dużych producentów, którzy nie mają czasu zmrużyć oka, żeby dopilnować wszystkiego w gospodarstwie. Trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że najlepiej by było porozmawiać z rolnikami. W niektórych branżach było oczywiście troszeczkę lepiej, w innych troszeczkę gorzej, ale nasi rolnicy sobie radzą. To już wielokrotnie dawali dowód temu, że nawet w trudnych, kryzysowych chwilach rolnik polski, ten twardy polski rolnik potrafi sobie poradzić. Tradycją gminnych dożynek jest to, że co roku odznaczani są rolnicy z poszczególnych miejscowości, z poszczególnych sołectw za swoją ciężką pracę. I w tym roku również nie zabrakło tych osób na scenie. Sołtysi, rody sołeckie, ewentualnie inne organizacje wskazują tych, którzy ich zdaniem w danym roku zasługują na to miano najlepszego rolnika w danym sołectwie. Tradycją naszą, tak jak pani powiedziała, jest to, że wyróżniamy rolników poprzez uhonorowanie dyplomami i okolicznościowymi upominkami. Tu na forum naszych dożynek gminnych chcieliśmy pokazać wszystkich tych wyróżniających się rolników z poszczególnych sołectw, 36 gmin. Gminne dożynki to również okazja, żeby zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy gminy Łuków. Tak, ja zawsze kocham występy dzieci, bo to są występy, które są nieobliczalne. Te dzieciaki, pomimo tego, że panie na pewno pracują wielokrotnie i scenariusz jest napisany, to tego żywiołu nie da się ogarnąć i to jest piękne. Piękne i coraz bardziej dostojne, coraz bardziej takie artystyczne są występy naszego dziecięcego zespołu tańca ludowego. Ja obserwowałem przez kilka dni ich ciężką pracę na wyjeździe w Giżycku, bo takie wyjazdy organizujemy dla naszego dziecięcego zespołu dwa razy w roku, letni i zimowy. Naprawdę ciężką pracę wykonywali. No i oczywiście występy naszych lokalnych zespołów. Już dzisiaj należy powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni. Przy organizacji tego typu uroczystości mamy i dzieciaczki, bo tu i szkoły, i dziecięcy zespół tańca ludowego, i zespoły folklorystyczne, te starsze troszeczkę. No i to, co ważne, mamy własną scenę, na której spokojnie możemy te wszystkie atrakcje prezentować. Także już wszystkie imprezy gminne czy uroczystości gminne możemy samowystarczalnie realizować. Zapraszam oczywiście gości na różne inne formy tej aktywności kulturalnej w gminie, ale tu dzisiaj na dożynkach praktycznie nasi artyści różni załatwiają nam występy sceniczne. Dożynki to podsumowanie, bo rolnik zaczyna pracę od siewu, kończy zbiorem, żniwami, więc podsumowanie takiego cyklu rolniczego.
Czego życzy się rolnikom? Stabilności. Przede wszystkim stabilności i jak najmniej zmian. Rolnik, jeśli będzie wiedział, mniej więcej wiedział, jak będzie wyglądała przyszłość, jeśli chodzi o zbyt, co ma produkować, jakie będą mniej więcej ceny, to sobie z tym wszystkim poradzi. Także ja życzę tej stabilności, życzę spokoju i szczęścia w rodzinach, bo to też bardzo ważne i przekłada się na samo zaangażowanie i myślenie o tej pracy rolniczej. Ale dzisiaj wręczając to wyróżnienia rolnikom, spotykaliśmy się w większości z uśmiechem, z radością, więc chyba nie jest źle. Spokoju, radości i przewidywalności w rolnictwie życzymy wszystkim rolnikom z terenu gminy Łuków i oczywiście wszystkim rolnikom w ogóle. A już w niedzielę, 11 września, zapraszamy Państwa na dożynki powiatowo-gminno-parafialne do miejscowości Zembry w gminie Trzebieszów.